Dzień dobry, Mateusz Bęcz, witam Państwa i zapraszam na sport. Wyjątkowo nie leży w ostatnich miesiącach gra w Płocku piłkarzom Zagłębia Lubin. Podopieczni Dariusza Żurawia przegrali z tamtejszą Wisłą 0-4. Od początku spotkania największym przeciwnikiem obu drużyn była ulewa, która zamieniła boisko w mini basen. Piłka co chwilę zatrzymywała się w kałużach, jednak lepiej z tej sytuacji skorzystali gospodarze. W piątej minucie nieporadność obrony Zagłębia wykorzystał Łukasz Sekulski, który strzelił pierwszego gola. W 21 minucie fatalny błąd popełnił Baszkirow, który zagrał do Chładuna. Piłka zatrzymała się w wodzie w połowie drogi, co wykorzystali napastnicy nawciarzy i po akcji i kolejnych błędach obrony Rafał Wolski skierował piłkę do siatki. Przed przerwą trener Żuraw przeprowadził dwie zmiany, które poprawiły grę miedziowych, jednak nie stworzyli oni żadnej groźnej sytuacji. W 60 minucie, kiedy wydawało się, że Zagłębie się obudziło, Wiślacy zadali kolejny cios. W roli głównej ponownie Rafał Wolski i Łukasz Sekulski. Ten pierwszy dogrywał ze skrzydła, a drugi wślizgiem wbił piłkę do bramki, notując drugie trafienie. 3 minuty później samobójcze trafienie zaliczył Jan Soler i mieliśmy 4-0. Przegraliśmy dzisiaj mecz w pierwszej połowie, gdzie no, niestety nie dostosowaliśmy się do warunków, jakie panowały. Zamiast grać prostymi środkami przy tej ulewie, która była, próbowaliśmy rozgrywać piłkę, to powodowało, że popełnialiśmy bardzo proste błędy. Przy wyniku 2-0 w drugiej połowie szukaliśmy i zmian, i zmiany w wyniku niestety dzisiaj w defensywie wyglądaliśmy bardzo źle i w zasadzie każde kopnięcie piłki Wisły pod nasze pole karne, no to było ogromne zagrożenie. My tych sytuacji też kilka mieliśmy, niestety dzisiaj nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Mecz można powiedzieć, że od samego początku, mimo jakichś takich niedogodności pogodowych, dobrze nam się układał, dobrze weszliśmy w to spotkanie. Od początku z dużą determinacją, z dużym animuszem staraliśmy się konstruować akcje ofensywne i bardzo mocno napieraliśmy na przeciwnika, czego efektem były zdobyte dwie bramki. Myślę, że generalnie w drugiej połowie może troszeczkę bardziej staraliśmy się to kontrolować, to spotkanie i nie popełnić jakichś głupich błędów wynikających chociażby tutaj z trudnej murawy już wymagającej, pozostawiającej wiele do życzenia z powodu tych obfitych opadów, ale że tak powiem potrafiliśmy dołożyć jeszcze dwie bramki i odpowiednio zakończyć to spotkanie i zdobyć 3 punkty przed własną publicznością. Kolejne spotkanie ligowe Miedziowi rozegrają w niedzielę o godzinie 15. Będzie to derbowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław, które decyzją policji odbędzie się bez udziału kibiców gości. To już staje się tradycją, że Miedź Legnica wygrywa w Niepołomicach 1-0. Tym razem to Bruno Garcia Marcate dał zielono-niebiesko-czerwonym zwycięstwo. Był to brzydki mecz ogólnie. Wydaje mi się, że troszeczkę się dostosowaliśmy graniem do puszczy. Wiedzieliśmy przed meczem, że zresztą podaliśmy statystyki zawodnikom, że w jednym meczu u siebie puszcza miała 50 stałych fragmentów. I to jest ich bronią. Auty, rzuty wolne. I za co mogę pochwalić swój zespół, to za obronę tych stałych fragmentów, bo trochę nam wzrostu brakowało, ale byliśmy bardzo aktywni. Trochę szczęścia nam sprzyjało w drugiej połowie, ale na dłuższą metę musimy jednak tą jakość piłkarską w takim meczu, szczególnie że graliśmy w przewadze, mieliśmy karnego. No ciężko coś takiego przyjąć jak dzisiaj, dlatego że no mimo porażki chcę pochwalić zawodników, chłopaków za to, z jakim sercem dzisiaj próbowali się przeciwstawić Miedzi i w końcówce spotkania byliby wynagrodzeni. Myślę, że kluczowy moment dla spotkania to jest czerwona kartka. Nie wiem, nie chcę tutaj komentować. No, był karny. Świetnie, że Gabriel to obronił, zostawaliśmy w grze, ale
przeciwko Miedzi i grając w 10, to zadanie było jeszcze bardziej utrudnione. Mówiliśmy sobie w przerwie o tym, że jak mamy zareagować, jak mamy funkcjonować, że nie możemy się dać skontrować i niestety bramka dla rywala padła z kontry po naszym stałym fragmencie i to boli. Sporą niespodziankę na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej sprawili zawodnicy Górnika. Polkowiczanie pokonali jednego z kandydatów do awansu, Arkę Gdynia 2-1. No nie tak wyobrażaliśmy sobie ten pobyt tutaj w Polkowicach. Na pewno jest złość. Jak się ma sytuację stuprocentowe, trzeba je wykorzystać. Niestety nie wykorzystywaliśmy. Co nie znaczy, że zagraliśmy dobry mecz. Wręcz przeciwnie, to był jeden z naszych najsłabszych meczów. Musimy wyciągnąć wnioski. Tyle, jeżeli chodzi o mnie. Chciałem przede wszystkim pogratulować moim zawodnikom i też sztabowi szkoleniowemu za to, że wykonaliśmy pracę. Nie jest łatwo, nie wygrywając 4 meczów, a pewnie niektórzy liczyli Barlickiemu jeszcze mecze sparingowe. Podziękować za to, że rzeczywiście żeśmy starali się wykonywać nasze plany i założenia, ale też bardzo cierpieliśmy na boisku. Cierpieliśmy, były momenty rzeczywiście krytyczne, bo tak wygląda piłka. Ona składa się z momentów krytycznych. Sytuacje mieliśmy my, ale też oczywiście sytuację stwarzała Arka. Natomiast to, myślę, to poświęcenie i to cierpienie na boisku przekłada się właśnie na to, że dzisiaj możemy cieszyć się z 3 punktów. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.